Może tym też do ciebie nie trafię, ale być może trafię w taki zabawny sposób, że haha, można by się pośmiać. Ale zobacz, że tak jak mówiłem jeszcze przed tym, zdania przed tym, że nie jest nieważne, czym ty się karmisz. Nie jest nieważne, dla kogo ty żyjesz. Nie jest nieważne, kogo ty wpuszczasz do swojego serca. Nie jest nieważne, kim czy czym ty żyjesz. Bo na pewno zgodzicie się z tym, że dzisiejszy świat jest tak zwariowany, że nawet z dnia na dzień zmieniają się różne rządy w różnych państwach. Nie jesteś w stanie nadążyć za tym wszystkim. Nie jesteś w stanie nadążyć nawet, tak jak mówiłem na wstępie, za swoim życiem. I nie jesteś w stanie w ogóle takiej refleksji odbyć nad tym, jak ty żyjesz, co przeżywasz, nad swoimi uczuciami. I zobacz, że to właśnie Jezus Chrystus, bo do Niego znowu się odwołuje, jest tym, który dając ci wolność, pozwoli ci wybierać, ale też dał ci pomagać cały czas odnajdywać właśnie te kamienie milowe, odnajdywać te znaki, które prowadzą do Niego. Tylko ważne jest, żebyś chciała to zobaczyć w sobie, żebyś chciała to odkryć, tą ścieżkę, w której Pan Bóg będzie w Twoim życiu chodził. Może wydaje Ci się to niepotrzebne, może jesteś zmęczony i już myślisz o obiedzie. Okej. Okay. Ale dopuść do siebie chociaż cień, może Cię to budzi. Ja akurat jesteście wolni. Możecie myśleć coś, co chcecie, ale proszę Was, żebyście dokonali czegoś takiego w Was, żebyście zostawili chociaż otwarte na milimetr, otwarte Wasze serce, żeby Pan Bóg mógł do Was przyjść, bo On przyjdzie, jeżeli tylko na to pozwolicie. On chce do nas za każdym razem przychodzić. Jak już mówiliśmy, nie żyjemy na pustyni, nie żyjemy sami dla siebie, żyjemy w pełni, możemy żyć tylko z drugim człowiekiem, tylko w relacji z drugim człowiekiem. I zobacz, że wierzę to głęboko, że w Twoim życiu, tak jak w moim, odkryłem kiedyś, że rzeczywiście drugi człowiek to jest ten, który prowadzi do Boga, ten, który potrafi złapać za rękę i z miłością zaprowadzić do Pana Boga. Naprawdę nie bój się, jeżeli spotkasz taką osobę w Twoim życiu, nie bój się wziąć ją za rękę, żeby Cię zaprowadziła do Pana Boga. Bo On doprowadzi Cię do prawdy. Pan Jezus zawsze prowadzi do prawdy. On jest Ojcem prawdy. W przeciwieństwie do złego ducha, który jest Ojcem kłamstwa. Jezus jest prawdą. Sam jest prawdą. Drogą, prawdą i życiem. Jak mówi nam Ewangelia. I pytaj się siebie, jakie jest Twoje miejsce w Kościele. Pytaj się siebie, co Ty w ogóle, jaki jest sens Twojego trwania w Kościele. Po co Ty w ogóle i szerzej, po co Ty w ogóle żyjesz, po co wstajesz, po co otwierasz oczy. I pytaj się o sens swojej wiary, w co Ty wierzysz, po co Ty wierzysz. Bo jeżeli wierzysz w pieniądz, wierzysz w seks, wierzysz w wszystko to, co jest przyjemne dla Ciebie w Twoim życiu, to nie jest wiara, tylko to jest wegetacja. To nie jest życie, to jest wegetacja. Wiara jest tym, co pozwala autentycznie pełną piersią żyć. To, co zniewala, zobaczcie, wasze grzechy, moje grzechy, nie pozwalają nam w pełni zobaczyć tego światła, którego chcemy, żeby wniknęło w nas. A wiara jest tym, co pozwala nam zobaczyć, okej, w tym upadam, w tym grzeszę, ale jestem otwarty na światło Pana Jezusa. Wiara jest tym, co jakby trzyma nas przy życiu. Wiara w Jezusa Chrystusa. Pewnie zadajecie sobie pytanie, po co to wszystko, po co to mówienie o tym Kościele, o tej wierze, o tym, że trzeba być dobrym, że nie wolno grzeszyć. Okej, to może tak, może i w sumie tak, że kłamać nie trzeba, w sumie po co
żebyś odkrył, że to wszystko ma sens. Żyjesz po to, żebyś odkrył miłość Boga, żyjesz po to, żeby żyć pewno życiem, już powiedziałem. Po to wszystko. Teraz będzie taki trochę dłuższy fragmencik o wierze. I proszę Was, żebyście też na podstawie tego filmu, bo potem będziemy o tym rozmawiać, jaka jest moja relacja kościoła, jak to jest moje.